Witajcie na kolejnej wycieczce z łazikantami. Dzisiaj naszym celem jest kolejny zamek. Tym razem, jak zauważyliście, wjeżdżaliśmy do Wojcieszowa. O, sarny biegną. Patrzcie, ale ładnie. O, widzicie? Sarny nas rozpieszczają w tym roku. Tak więc, jak zauważyliście, wjeżdżaliśmy do Wojcieszowa i naszym celem jest kolejny zamek. Nie każdy może wie, że w granicach Wojcieszowa kiedyś znajdował się zamek. Nic dziwnego, skoro Wojcieszów jest jednym z najstarszych miejscowości położonych w tym regionie i pierwsze wzmianki pochodzą z 1268 roku. Więc siłą rzeczy na szlaku, który jest bardzo istotny, kiedyś był bardzo istotny między Bolkowem a Złotoryją, powstał po prostu gród warowny. Ale ogólnie nie ma konkretnych przekazów, jeżeli chodzi o to, jak to się stało, skąd ten gród się wziął, kto był fundatorem i co się w sumie z tym zamkiem stało. I w międzyczasie opowiem wam, jaka jest legenda dotycząca tego, skąd się tu wziął zamek wojcieszowski. Ogólnie zaskoczyło nas to, że są oznaczenia prowadzące do tego ów zamku. Bo zdawało nam się, że te ruiny są troszeczkę zapomniane. Fakt, że to nie są jakieś wielkie znaki informujące o tym, gdzie powinniśmy się udać, żeby trafić do zamku. No ale jednak są. Dzisiaj Milenka postanowiła, że będzie wędrować na piechotkę. Chce na własnych nóżkach zdobyć zamek. Tak? Tak. A ja mam tylko awaryjnie plecak. W razie, jeżeli by się okazało, że gdzieś jest stromiej, albo jest większe błoto. Piesek tu szedł z kimś. Ale Szymon twierdzi, że już widział wtedy wilka, dzika. Tak? Już tutaj? Wilki, dziki? Niedźwiedzia nawet. No i jest pewnego rodzaju zaskoczenie, bo już chyba dochodzimy do zamku. A raczej do pozostałości po tym zamku. Gdyż po tym zamku pozostały tylko fundamenty budynku mieszkalnego i jednej z wież. No i chyba wypadałoby wam opowiedzieć legendę dotyczącą właśnie tego zamku, jak on powstał. Ruiny zamku z XIV wieku. XIII-XIV wiek. Niewielki zameczek, jak widzicie. Niewiele tu zostało z tego zamku. Nie jest jakoś może tutaj bardzo efektowne ruiny, ale umiejscowienie tych ruin jest bardzo ładne. Jak widzicie, jest niesamowity widok stąd na okolice. A do dołu jest kawałek, jest na takim wzgórzu. To wzgórze nazywa się Młynica. Na zachód od Dolnego Wojcieszowa znajdujemy się w tej chwili. I wracając do legendy. Jedna z legend mówi, że namiestnik Bolesława Krzywoustego, niejaki Piotr Włost, herbu Łabędź, wysłał nad Kaczawę grupę księży i mnichów, by mieszkających w górach Pogan nawrócić na chrześcijaństwo. Do obrony tej wyprawy wyznaczono rycerza Wojciesza Szapaszowica, dając mu 40 zbrojnych. Po dotarciu na miejsce buduje kasztel na planie kwadratu. I tyle byłoby tej legendy. Natomiast murowany zamek w Wojcieszowie powstał prawdopodobnie w XIII wieku i został zniszczony przez husytów. I nie był już nigdy więcej odbudowywany. I do tych czasów naszych właśnie stało się to, co widzieliście na filmie. Fundamenty
budynku mieszkalnego, wieży i tyle. Tak więc pierwszy punkt naszej wycieczki już jest za nami. Tak więc na przedsmak tego, co was czeka, już za chwileczkę was dalej zapraszamy. W tej chwili wracamy do Wojcieszowa. Idziemy do autka? Tak. Dobra, idziemy do autka. I jedziemy dalej. Spodziewałem się, że to będzie właśnie krótka wyprawa na ten zamek, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak krótka. No ale na szczęście dzisiaj mamy zaplanowany jeszcze jeden punkt, a nawet dwa punkty, do których teraz będziemy zmierzać, które również znajdują się w Wojcieszowie. Dobra, widzimy się w następnym punkcie. Witajcie z kolejnego punktu naszej podróży. Teraz zaparkowaliśmy koło Dino i ruszamy najpierw na stary wapiennik, który został przekształcony na platformę widokową i jest udostępniony do zwiedzania. I my w tej chwili tam się udajemy. A później stamtąd pójdziemy sobie na jeden z bardziej efektownych kamieniołomów w Wojcieszowie. Tak więc ruszamy. Tam jest kamieniołom Gruszka, a my na razie idziemy tutaj, tędy. Co do wapiennika, to tradycje przemysłu wapienniczego w Wojcieszowie sięgają dość odległych czasów. Popyt na wapienne materiały miały związek z rozwojem zarówno budownictwa murowanego, jak również innych gałęzi przemysłu, w tym produkcji na przykład stali. Pozostałe do dziś relikty górniczej działalności są pamiątką związków człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Lokalnych tradycji, często istotnym elementem krajobrazu kulturowego danej okolicy. Jednym właśnie z takich obiektów jest usytuowany niedaleko kamieniołomu Gruszka ten stary wapiennik. Tak więc najpierw kawałeczek mamy do przejścia w tą stronę, później będziemy musieli troszeczkę wrócić i wędrować na kamieniołom Gruszka. Jest to jeden z najlepiej zachowanych pieców wapienniczych w rejonie. No i trzeba tutaj pochwalić to, że został on zagospodarowany, nie popadł w ruinę. Został zagospodarowany jako punkt widokowy. O ile pamiętacie, piece wapiennicze w Leszczynie miały okrągły kształt, o tyle piece tutaj, piec tutaj, który się znajduje, jest na planie sześciokąta. Więc taki dosyć niezwykły kształt posiada. Trochę wspinaczki teraz. Wojcieszów ogólnie będzie przez nas dosyć często teraz odwiedzany, bo jest to bardzo ciekawa miejscowość z wieloma atrakcjami. Widzieliście już zamek, teraz widzicie, będziecie widzieć wapiennik oraz kamieniołom Gruszka. A w pobliżu jeszcze mamy do zdobycia dwa szczyty. I znowu śnieżny klimat. Wczoraj my byliśmy na Łysej Górze, co widzieliście tydzień temu, a teraz jesteśmy tutaj. Dla nas dzień różnicy, dla was tydzień różnicy. I już mamy wapiennik. Ogólnie tą drogą, którą teraz idziemy, doszlibyśmy do jednego ze szczytów potrzebnych nam do zdobycia odznaki Pogórza i Gór Karczawskich. A mianowicie w tamtym kierunku jest Dużek, albo inaczej Dużec. My teraz skręcamy tutaj, żeby wejść na wapiennik.
a vis-a-vis tego pieca mamy Górę Miłek. Tam, o kochanie, będziemy się niedługo też wspinać. A tam jest Dłużek, który też jest do zdobycia przez nas. Tylko że nie dziś. I jest piec już wapienniczy. Idziemy pozwiedzać teraz wapiennik. Najpierw pójdziemy sobie tutaj. Tutaj coś mamy? A tu mamy już piec. Można tutaj połączyć spacer na wapiennik ogólnie z ścieżką dydaktyczną Kamieniołom Gruszka. Natomiast my, jak wiecie, chodzimy poza szlakami. Powolutku, to jest ślisko, Szymon. I jesteśmy na punkcie widokowym. O, tutaj mamy komin pieca. O, żona mi zniknęła. Jest tam. Na dole. Jest na dole? O, jest moja małżonka. Mamo, chodź tu. I tam gdzieś jest Dłużek, tam jest Góra Miłek. I tam również będziemy wędrować. Niesamowite. Piękny widok stąd jest. Tak więc zdobyliśmy kolejny punkt z naszego planu. No i mówimy już papa piecowi wapienniczemu Wojcieszowie. A teraz zmierzamy już do głównego punktu dzisiejszej naszej wycieczki, czyli, kochanie? Na Kamieniołom Gruszka. Polatać idziemy dronem też. Zobaczymy, jak on wygląda, bo no tam jest fajnie, fajne miejsce, ciekawe. Tak więc odwiedzimy teraz Kamieniołom Gruszka, do którego już zamierzaliśmy kilkukrotnie przyjechać. Natomiast nigdy nam nie sprzyjało na tyle szczęście, żeby się do niego wybrać. A teraz już, myślę, bez problemu wędrujemy w kierunku kamieniołomu. Kamieniołom ten, do którego w tej chwili zmierzamy, funkcjonował do lat 70. XIX wieku. A swoją nazwę zawdzięcza osobie, która była właścicielem tego kamieniołomu. Wiecie co? A w tej chwili się teleportujemy do Kamieniołomu Gruszka. Z tego względu, żeby było szybciej. I teleportacja się udała. Jesteśmy właśnie przed wejściem do Kamieniołomu Gruszka. Tak więc ruszamy. Tak więc ruszamy na kamieniołom zobaczyć, jak on wygląda. Ale ja. Wow. W tym kamieniołomie występują dwa rodzaje wapni. Ale wielki ten kamieniołom. Olbrzymi. 250 metrów długości, 50 metrów wysokości. A na jej zboczach są trzy jaskinie. Tam mamy jaskinie. Są jeszcze inne. Kamieniołom znajduje się na zboczu góry Bielec. W granicach tego kamieniołomu mamy w tej chwili kilka jaskiń. Między innymi jaskinia Pęknięta Szczelina, która ma długość około 85 metrów. Jaskinie Szczelina pod pękniętą ścianą o długości 6 metrów i jaskinie Niespodzianka o długości 7 metrów. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze do niedawna na terenie Kamieniołom Gruszka były organizowane, bo jeszcze w 2018 roku, Mistrzostwa Polski w technikach jaskiniowych. Obecnie przeniesione do Lądka Zdroju. Metoda, jaką wydobywano tutaj wapień, to była metoda wgłębna, dlatego mamy przynajmniej kilka poziomów, tak jak tam widzicie. Mamy tutaj oczywiście schron turystyczny. No i powiem szczerze, robi wrażenie ten kamieniołom. Jest naprawdę olbrzymi. Jest naprawdę olbrzymi. Wiecie co? Chyba odpalimy teraz drona i polatamy. Zobaczymy, co tutaj
się kryje w ścianach tego kamieniołomu. Gdzie są pozostałe jak? Milenka się uparła, chce chodzić. Jak się zmęczy, to chce do siedziska, żeby tata ją ponosi na plecach. Ale teraz chce już znowu chodzić i tak w kółko. Nawet nie wiedziałam, że ten kamieniołom taki wielki jest. Tadam! I jest Milenka. Chodzi sobie, tak?
wylądowaliśmy szczęśliwie. Pora ruszać w drogę powrotną. Dzieci, chodźcie, będziemy wracać do domu, znaczy już do auta. Chodźcie, będziemy wracać do auta, chodźcie. Jedziemy do babci na niedzielny obiad. Najlepszy. Jest. Jest? Kombik. Tak więc tutaj, w kamieniołomie, będziemy już kończyć naszą wycieczkę. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć to, że każdy z tych punktów, które dzisiaj odwiedziliśmy, są bardzo dobrze oznaczone. Nie są wymagającymi miejscami. Na pewno nawet Milenka jest w stanie przejść ten kawałek na piechotę. Kamieniołom robi naprawdę wrażenie niesamowite. Można wejść wyżej, oczywiście jak ktoś chce. My mamy do tego drona, żeby podlecieć, zobaczyć, co się znajduje wyżej. No ale jak najbardziej, można wejść na każdy poziom, zobaczyć jak prace posuwały się w tym kamieniołomie. Tak, buty. Buty, masz całe ze śniegu. Jeżeli chodzi o wapiennik, no to przepiękny widok jest. No, na panoramę ładny. Przepiękny widok jest z góry, panorama jest niesamowita. Na górę Miłek, na Dłużek. Jeżeli chodzi o zamek, no spodziewaliśmy się troszeczkę więcej. Aczkolwiek wiedzieliśmy, że to jest nieduży zamek. To ruiny. Tak, że to są ruiny i jest to nieduże, są to nieduże ruiny. Natomiast no, liczyliśmy na coś więcej. Ale mimo wszystko, historia, które, legendy, które krążą w związku z tym zamkiem, są fajne, ciekawe. I warto chociażby z tego względu pójść na ten zamek, żeby właśnie w kontekście historycznym poznać jego znaczenie. Jest jeszcze zimno, jest jeszcze zima, jeszcze leży śnieg, więc żadna dłuższa wycieczka nie wchodzi na razie w grę z małymi dziećmi. Z tego względu, że no, trzeba coś ciepłego zjeść. Więc na razie, póki jeszcze leży śnieg, to takie wycieczki godzinne, maksymalnie półtorej godzinki, nam wystarczą w zupełności. Jak się zrobi cieplej, na pewno ruszymy na dłuższe szlaki. Natomiast teraz będziemy się jeszcze ograniczać. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Jeśli podobają wam się nasze filmy, zasubskrybujcie nasz kanał. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak, Milenka? Tak. Tak więc, do zobaczenia na kolejnej wyprawie. A my lecimy do babci na obiad. Lecimy do babci. Pa, pa. Pa. Pa.